Pomysł był Marcina i Marcin był inicjatorem tego wszystkiego. Ja generalnie podsunąłem pomysł miejscówki. Znaleźliśmy lokal w stanie opłakanym, zrobiliśmy z tego perełkę. Wydaje mi się, że będzie warto tutaj wstąpić na pyszne lody. Ja się śmiałem, jak pierwszy raz przyjechałem, jak Kamil otwierał pączkarnię. Ja mówię, chłopie, wyluzuj, ale dzisiaj wiem, co to znaczy, tak? I coś fajnego próbujemy stworzyć razem. Pamiętam, jak pierwszy raz wychodziłem na boisko, to podobne odczucia były. Cieszymy się, bo tak jak Kamil powiedział, stworzyliśmy coś naprawdę, wydaje nam się, fajnego, z bardzo trudnego pułapu startując, bo lokal sam był trudny, ale ogarniamy to, mamy nadzieję, że teraz już tylko wszystko z górki. Nasza marka, mamy nadzieję, że to się przyjmie, że to nie ostatni punkt, a jedyny początek, ale wiemy też, ile z tym było roboty, także tutaj tonujemy to wszystko, próbujemy w Bielsku. Mamy nadzieję, że będzie bardzo dobry i pozytywny odbiór, podobnie jak z pączkami. I być może będziemy próbować coś dalej. Natomiast tutaj chcemy uraczyć na razie Bielszczan i mieszkańców tutaj Beskidu naszym dobrym produktem, bo wydaje mi się, że jak dobry produkt, tak jak na boisku, musi jakoś się zawsze obronić. Ciasteczko gotowe.